Już dziś wieczorem na scenie Słupskiej Filharmonii Sinfonia Baltica wystąpi znana piosenkarka i aktorka Anna Czartoryska. I towarzyszyć jej będzie Słupska Orkiestra Symfoniczna. I dla nas, dla telewidzów Kanału 6, nasza gwiazda obiecała ekskluzywny wywiad. I jak widzimy, pani Ania jest już z nami. Dzień dobry, pani Aniu. Dzień dobry, dzień dobry. To chyba pani pierwszy przyjazd do Słupska i pierwszy występ na scenie Filharmonii. No tak, jestem w Słupsku pierwszy raz. Ten program, który dzisiaj będziemy grać, miałam okazję wykonywać już wcześniej w Częstochowie, w Bydgoszczy i w Kaliszu, więc to jest mój czwarty raz z orkiestrą. Pierwszy raz z tą orkiestrą, ale już jesteśmy po próbie, więc myślę, że wszystko będzie dobrze. A przyjazd do Słupska pierwszy, prawda? Wcześniej pani tutaj nie była. Nie, nigdy to nie byłam, ale na pewno zapamiętam ten przyjazd, bo z Warszawy jest bardzo daleko. Proszę powiedzieć, przyjeżdża pani ze swoją płytą Morfina. Przede wszystkim to był spektakl na podstawie powieści opowiadania Michała Bułhakowa i pani tam zagrała Jelenę, jego żonę. I potem jeszcze pani zaśpiewała piosenki, które i w tym spektaklu się pojawiły, a później się pojawiły na pani płycie. I z tą płytą pani przyjechała tu do nas. Tak, tak. Rzeczywiście historia tych piosenek jest dosyć długa. Zaczęło się od tego, że szukałam piosenek o nocy i chciałam zrobić taki nocny koncert. Poprosiłam reżysera Waldka Raźniaka, żeby mi to jakoś podreżyserował i ufabularyzował. I on przyniósł mi pamiętniki Jeleny Bułhakowej, żony Michała Bułhakowa. No i na ich podstawie powstał spektakl Morfina. Rok później miałam okazję, żeby te piosenki nagrać w Teatrze Polskiego Radia. No a znowu jeszcze jakiś czas później zgłosił się do mnie Adam Klocek, który miał pomysł, żeby te piosenki zaaranżować na orkiestrę symfoniczną i stąd jestem tutaj dzisiaj. No właśnie, to chyba jest takie duże tournée orkiestrowe z panią w roli głównej. Tak, no nie nazwałabym tego tournée, bo to brzmi bardzo dumnie, a tak naprawdę ja jeżdżę sama i gram z różnymi orkiestrami w całej Polsce, co jest bardzo fajne, bo każda orkiestra ma takie trochę inne swoje brzmienie i za każdym razem ten koncert brzmi troszkę inaczej. Powiedzmy teraz o pani karierze aktorskiej, bo to jest tak jakby druga strona medalu. A powiemy o tym dlatego, że w naszym materiale, który promowaliśmy pani występ u nas w Słupsku, użyliśmy piosenki znanej z musicalu Halo Spitzbrudka, którą zdaje się w tym filmie wykonywała nieżyjąca Gabriela Kownacka, a wcześniej jeszcze Krystyna Prońko. Tytuł był bardzo długi. Kto tak ładnie kradnie? Albo właśnie filmu Halo Spitzbrudka. No, tak. Dokładnie, tak to brzmiało. I pomyślałam sobie tak, że właśnie pani kariera powinna cały czas toczyć się wokół musicalów.
w których no, pani taki liryczny głos mógłby znaleźć swoje spełnienie, czy tak? Nie uważam się za aktorkę musicalową, dlatego że wydaje mi się, że żeby grać w takich musicalach stricte, trzeba mieć po pierwsze w bardzo specyficzny sposób szkolony głos. Istnieją specjalne szkoły musicalowe dla aktorów musicalowych, a poza tym trzeba fantastycznie tańczyć. Ja trochę śpiewam, trochę tańczę, ale nie uważam się za aktorkę musicalową, chociaż rzeczywiście moja kariera aktorska, przede wszystkim teatralna, kręci się wokół spektakli muzycznych. Między innymi grałam w operetce Gombrowicza, w To idzie młodość, w Teatrze Współczesnym, w Morfinie oczywiście, ale nie są to musicale w takim klasycznym rozumieniu tego słowa, ale kto wie, może kiedyś będę miała okazję. Ale gdyby dziś nakręcić remake filmu Halo Spitzbrudka z jakimś tam nowym Piotrem Franceskim i z panią Weroniką, no nie wiem, czy mamy takiego drugiego Piotra Franceskiego młodego, chyba nie mamy, a może i mamy, no to byłaby pani takim pierwszym wyborem do roli głównej. O, mam nadzieję, że pan będzie robił obsadę w takim razie. Nie, ja to będę grał. Nie, no mamy jeszcze kilka świetnych aktorek śpiewających w Polsce, ale rzeczywiście Halo Spitzbrudka jest bardzo fajnym filmem i rzeczywiście byłoby to bardzo fajny pomysł, gdyby zrobiono remake tego filmu. Myślę, że w dzisiejszych warunkach na pewno można by coś dodać od siebie i może od naszych czasów też. A propos musicali, kilka miesięcy temu cały świat obejrzał Nędzników. I pani na pewno też oglądała i pewnie też była zachwycona, albo nie. No i tak kontynuując ten wątek pani roli w musicalach, w których ja panią widzę, zastanawiam się, czy rola Anny Hathaway w tym filmie, która zresztą dostała Oscara, zrobiła na pani wrażenie i czy pani widziałaby siebie w takiej roli jak ona? No na mnie też rola Anne Hathaway zrobiła ogromne wrażenie. Wydaje mi się, że Oscar jej się należy za wykonanie piosenki I Dream the Dream i w ogóle to jest dla mnie mistrzostwo świata, mimo tego, że tak naprawdę Nędznicy nigdy nie należeli do moich ulubionych musicali. Ja dorastałam na The Sound of Music, który wiem, że gracie tutaj też w teatrze. Dorastałam na Grease, na Jesus Christ Superstar. I mi są chyba bliższe takie bardziej rockowe musicale niż Nędznice albo Upiór w operze, które mają już taki niemalże operowy charakter i wydaje mi się, że w tym nie czuję się aż tak dobrze jak bardziej w takich rockowych klimatach, powiedzmy, czy bardziej klasycznych musicalowych właśnie typu The Sound of Music albo nie wiem My Fair Lady czy coś takiego. Ale wie pani, jakby pani zagrała w tym filmie, musiała pani swoje piękne włosy trochę przyciąć albo w ogóle na krótko. No podziwiam Anne Hathaway za to, że jej rzeczywiście włosy jej obcinali na wizji, na ekranie. To myślę, że jest kolejna rzecz, która robi ogromne wrażenie, jej poświęcenie dla roli. Wkładaj żołnierzy, przestań szarpać nerwowo kołnierzy. Już noc. Helikopter swój wstaw do garażu, zdrowej ręki już dziś nie bandażu. Dobra!